Dochodzimy do takiego momentu jeszcze, który jest bardzo ważny, bo czym innym jest bryła kościoła, żeby była praktyczna, żeby miała charakter sekalny. Różnie z tymi projektami, sami Państwo i Pan widzi, sami Państwo widzicie, że niektóre świątynie z daleka nie za bardzo przypominają dom Boży. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy! Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Dzień dobry, Państwo. Panią się wszystkim. Yy, kontynuujemy wątek naszego nieregularnika w postaci lekkich motywów, chociaż yy, jak zwykle wagi ciężkiej. W o, tajemniczo to brzmi. Tak, bo pytanie najprostsze, drodzy Państwo, droga wspólnoto, jak zbudowany jest Kościół? Ale zaraz, ten duchowy czy ten yy, 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 materialny? A mało o duchowości tu rozmawiamy. A rzeczywiście. Nie czyli co, no ten... budynek? Budynek, o świątyni. nie no, budynek. świątynia. Świątynia, <grym> tak. Budynek świątyni, bo oczywiście, ilu architektów, ile wizji, ile pomysłów, tyle tych budynków mamy, czy z przedsetek lat, czy za chwilę tych, które daj Boże, żeby trwały setki lat kolejne. Ale bardziej to, co w środku technologia w służbie Bogu. Potrzebujemy waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program, ksiądz Boguś wyjaśnia: Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. A ja się teraz zachowam jak polityk. Aha. Zanim Znaczyło. odpowiem Panu na to. Py... Zanim odpowiem Panu na to pytanie. To chciałbym powiedzieć, i ja sobie teraz będę snuł opowiastkę, Bardzo Bardzo, proszę. ale tak poważnie ona się łączy z tym pytaniem. Kiedyś jedna z moich parafianek, chyba z półtora roku temu, zaproponowała, żeby zorganizować dla dzieci w parafii oglądanie swojej świątyni, ale wszystkich zakamarków, gdzie można wejść. Ogłosiliśmy, że będzie taka możliwość, że wszystkie magazyny, podziemia, jakieś pracownie, że wszędzie będzie można zajrzeć. Przyszło kilkadziesiąt dzieci z rodzicami. To była taka atrakcja, a wydaje się budynek jak budynek, ale zajrzeć wszędzie, szczególnie w tych podziemiach, bo no świątynia, no to dzieci przychodzą, ale Obejrzeć kaplicę adoracji, miejsce, gdzie siostra kwiaty układa, wielki garaż, gdzie jest siedziba karitasu, magazyn, gdzie jest szopka złożona, kotłownie. No, dla dzieciaków była to atrakcja, bo tam jest tych pomieszczeń akurat w moim kościele, nawrócenie świętego Pawła na Grochowie, na Kobielski. Ale wracając, to są ciekawe obiekty. Zresztą. Te stare kościoły, jak zwiedzamy, jak, będzie, jak można wejść do podziemi, jakieś boczne kaplice, jakieś przejścia. No jest to atrakcyjne. Od razu mi przychodzi do głowy hasło, tak może dygresja yy, trochę. Lochy w kościele. No to w, w kościele lochy były. No to były takie przejścia jakieś czasem no, zetka... dla opętanych. nie dla bezpieczeństwa często. No, bo kościoły tak budowano, były napadane e, przez e, jakiś tam wrogów, e, więc były jakieś podziemne przejścia, jakieś magazyny. No, teraz mamy lodówki, kiedyś to wszystko było przechowywane w innych warunkach. No to zrozumiałe, dlatego to jest, to jest takie ciekawe. Dziś mamy inne czasy, ale Pewne jest jedno, żeby sobie, sobie, żeby parafianom wybudować kościół, bo to zwykle w naszej polskiej rzeczywistości odpowiada za to ksiądz, który dobiera sobie ludzi. No to oczywiście nie może sobie tak według swojej wizji, tylko jeżeli ma już zrobiony projekt, wybiera sobie projektanta, to musi ten projekt być zaakceptowany przez kurię, czyli wydział do spraw budowy kościołów. Dlatego, że. E, ten wydział, on jest po to, tam siedzą przygotowani ludzie, duchowni, świetcy, żeby nie popełnić jakichś błędów, albo jak najmniej błędów, bo nigdy nie jest tak, że bezbłędnie jest coś wybudowane czy zaprojektowane, ale muszą być pewne warunki spełnione. Zależnie od wielkości parafii, od placu, na którym będzie budowany. Są różne uwarunkowania, ale pewne jest jedno – Dopie, najpierw trzeba mieć zgodę biskupa, czyli Kurii, a potem dopiero zaczynamy prosić, o, pisać o pozwolenia i przedkładać wszystkie papiery w urzędach świeckich. I potem rusza budowa. No to, jak się buduje kościoły, to jest osobne zagadnienie, osobną audycję. Natomiast w kościele wiadomo, w którymś momencie, kiedy już wychodzi się z fundamentów. Zawsze dokonuje się tak zwane, tak zwane wmurowanie kamienia węgielnego. I y, widziałem zdjęcia sprzed 50 lat, jak ten kamień węgielny był tu w naszym kościele wmurowywany, jeszcze błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. I to miejsce, gdzie ten kamień węgielny, poświęcony jakby z tym Bożym błogosławieństwem i pasterskim błogosławieństwem wtedy ówczesnego prymasa, znajduje się akurat u nas w Kaplicy Adoracji. Tam jest taka specjalna tabliczka, że tu, w tym miejscu. No i drugie, najważniejsze miejsce, które się konsekruje, to jest ołtarz. Ołtarz powinien być kamienny. To takie. Dwa podstawowe warunki. Nie wszędzie są ołtarze kamienne, bywają zabytkowe drewniane i one mogą pozostać, ale zasada jest taka, że powinien to być trwały materiał, a najtrwalszy jest kamień, marmur czy granit. No i oczywiście sam budynek. No i tutaj tak jak wszyscy, zmagamy się, żeby był no, ogrzany, żeby był energooszczędny i tak dalej. Tak. No, Przepraszam, te... zaraz przejdziemy Proszę. do tego, e, a jak już jesteśmy przy tej architekturze, e, kaplice, e, no. one są, że tak powiem, jest jakiś wymóg na liczbę każdej... Nie, 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 nie. To każdy kościół ma swoją specyfikę i, i w jednym kościele jest osiem kaplic bocznych, czy ołtarzy bocznych. W innym kościele są na przykład dwa boczne ołtarze, albo dwie kaplice. Różnie. Okay, to to zależy nie jest jakieś od... tak, określone z góry... Nie. nie, 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 nie. W każdym kościele musi być namaszczony ołtarz, ale na nim się nie pozostawia znaku. Kiedy kościół już jest w pełni wybudowany, no to wtedy jest namaszczenie, konsekracja, przepraszam, konsekracja świątyni i namaszcza się w kilku miejscach kościół i tam się mocuje tak zwane zachełuszki, które takie ozdobne świeczniki na ścianę ze świecami, i zapala się je w rocznicę konsekracji kościoła. To są miejsca, gdzie biskup namaszczał ściany, że to jest miejsce przeznaczone do, na wyłączną służbę Bożą, że tam nie, nie może być to jakiś budynek użyteczności publicznej, tylko na wyłączną służbę Bożą. I, i, i tutaj dochodzimy do, do takiego momentu jeszcze, który jest bardzo ważny, bo czym innym jest bryła. Kościoła, żeby była praktyczna, żeby miała charakter sakralny. Różnie z tymi projektami, sami Państwo i Pan widzi, sami Państwo widzicie, że niektóre świątynie z daleka nie za bardzo przypominają dom Boży. No, oczywiście jest takie bardzo mocne zalecenie, to jest w ogóle wymóg, żeby jasno było, że to jest świątynia katolicka, musi być krzyż. Na niektórych kościołach te krzyże są większe lub mniejsze. U nas jest ogromny, ale bywają w świątynie, że jest malutki krzyż. Trzeba się dobrze przyglądać. No to już zależy od. Wyczucia, y, architekta, projektu. Moment, czy niezależnie od. Y, bo i w Warszawie mamy taki kościół, który jest tak wkomponowany w ogóle w, w bloki. Kurczę, na, na woli? Na woli. A boż, na żoli Bożu y, Na żoli Bożu, na... dzieciątka jest. Tak. Kościół dziecięcy. Z całym szacunkiem oczywiście, ale Ta. można przejść nie zauważając. Nie zauważając. Ta. Czyli krzyż jest wyznacznikiem tego, że jest to Kościół Ta. Katolicki. Znaczy, budynek Kościoła Katolickiego. Ta. Przepraszam za słowo budynek, ale wiemy o co Świątynia. chodzi. Świątynia. We Włoszech jest dużo takich kościołów. Kamienica, kamienica i nagle. Bach kościół. Świątynia, tak, Kościół. Więc oczywiście, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, do świątyń wolnostojących, ale w wielu miejscach świątynia jest w ciągu budowlanym na danej ulicy i to nikomu nie przeszkadza, ale zwykle te świątynie, spośród innych budynków one się wyróżniają. Drzwiami, drzwi są zwykle jakieś takie większe, o charakterze sakralnym, czasem rzeźbione. No i oczywiście, no, no właśnie krzyż. Ale to, to słusznie Pan zauważył, w tym ciągu budowlanym to krzyż jest takim znakiem rozpoznawalnym. Natomiast, natomiast bardzo ważną rzeczą jest projekt wnętrza bo projektant opracowuje świątynię pod względem technicznym, estetycznym, bezpieczeństwa, energooszczędności i tak dalej. A wnętrze projektuje już inny architekt wnętrza kościelnego. Tak, są różni i Najgorsza rzecz, którą można zrobić, jak ksiądz projektuje sobie sam i zmieniają się proboszczowie i każdy robi po swojemu. To wtedy mamy na ogół taki bigos w kościele. A tu damy Józefa. Tak, bo każdy ksiądz ma swoją wizję i dlatego, dlatego komisja budowlana. Również i nad tym czuwa, że na każdą jakąś taką poważną inwestycję zdobniczą w kościele też musi być pozwolenie. Ale najlepiej wychodzą kościoły w tej architekturze wewnętrznej, wystroju, jak robi to ktoś jeden, całościowo. Całościowo. I ołtarz, i głównej, i bocznej, czy witraże, czy mozaiki, czy malowidła, freski, żeby to wkomponować, rodzaj, żeby dostosować do ołtarza, do wyglądu świątyni, albo świątynie do ołtarza, ścielnice, ambone. To wszystko musi synchronizować. Bo tym bardziej, że w. To, no... Nie jest tak proste jak budowa domu, bo dom w pół roku się urządzi, a tak. kościoła nie. O, czasami budowa kościoła trwa kilka pokoleń. Dzisiaj, no niby to szybciej wygląda, ale kiedyś to kilka pokoleń budowało kościół i, i jakby robiło ten wystrój. Ale ja mam takie osobiste doświadczenie, i tu z panem się podzielę. Ja nie wybudowałem nigdzie kościoła, ale robiłem taki generalny remont wnętrza Kościoła w otwocku na stulecie. Dlaczego wspominam o tym? Ponieważ właśnie na stulecie musieliśmy wymienić ławki, posadzkę, przebudować prezbiterium, więc to była rewolucja w kościele, ale miałem bardzo mądrego projektanta, który, nawiązał do tego, co było w ogóle wyznacznikiem wszelkich innych pomysłów projektowych. Oto w ołtarzu głównym był fresk, jest do tej pory, Pana Jezusa w niebo wstępującego. I ten fresk na całej ścianie prezbiterium, prezbiterium takie półokrągłe, on nadawał, jakby wyznaczał, jaki mamy Marmurowy ołtarz, w jakim kształcie, jaka ma być ambonka, siedziska dla celebransa, dla ministrantów, jak ma wyglądać posadzka, jak mają wyglądać ławki. Wszystko musiało być w nawiązaniu i do tego fresku, bo on był od początku kościoła. I największy komplement, jaki usłyszałem, broń Boże, nie chcę się chwalić, bo ja nie jestem ale jakiś budowany. Ksiądz... Ale dzisiaj proszę o dyspensę i, i, y, udzielam I, i, i pochwalę <grym> się, gdy jedna z parafianek powiedziała, bardzo przeżywaliśmy ten remont, jak to wyjdzie? I powiem księdzu, że kiedy weszłam do kościoła i zobaczyłam, jak to jest wszystko zrobione, to pomyślałam tak, jakby to było zawsze. Czyli nie było wstrząsu, tylko jakby to było zawsze, że to nie jest szok, ale wszystko wygląda pięknie. To tabernakulum, taki piękny kosz, yy, 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 ta półka marmurowa, która jest przy tabernakulum do wyjmowania Najświętszego Sakramentu, była zrobiona też w takim kształcie półokrągłym, jakby kosz na chleb. Specjalnie rzeźbione, więc to wszystko tak było zsynchronizowane, że nie szokowało, nie było takiego rozjazdu wzrokowego, emocjonalnego, tylko było to wszystko i jest sprzyjające ku modlitwie. Więc byłem dumny z, z tych słów tej pani, bo rzeczywiście chyba tak, jakby zawsze tak było. W modlitwie musi także sprzyjać akustyka, musi sprzyjać oświetlenie. Oj, tak. Jak są organy, no w większości kościołów są organy, tylko czasami elektryczne, a czasami te organy, tak. to wszystko musi grać. Mało działać. tego, wygodne ławki. To się tak mówi, ale jeżeli są ławki, a można niestety takie spotkać, gdzie przepraszam, chcąc klęknąć, z pupą zjeżdża się z ławki i nie można się utrzymać, Zdarza się. Albo są Byłem. zbyt ciasne, szczególnie to w starych kościołach, to jest to męczące. Nie wiadomo, jak jest to jak nogi I przepraszam za określenie, rzeczy. że tyłek opada, że człowiek tak. chciałby godnie klęknąć, ale i tak musi się oprzeć, oprzeć bo i tak zjeżdża. Nie, nie ma szans. Więc y, to trzeba testować. Dzisiaj są możliwości. Uś, y, jak testować ławki? Są? Słucham. Testować ławki? Oczywiście, ja testowałem w Otwocku. Ale oczywiście. to będzie chodzić jako wira. Ale <grywa> ksiądz testuje łatwo. Stolarz przyjechał i e, przesuwał siedzisko, bo jeszcze nie poklejone były. Przesuwał się siedzisko i wziął kilka osób i wybieraliśmy opcję najlepszą. I e, na przykład e, e, zaproponował stolarz, żeby siedzisko leciutko było e, pod górkę, żeby e, właśnie. Siedząc, żeby się nie zsuwać. Żeby leciutko, tam dosłownie 3-4 mm w górę, żeby się nie zsuwać. To są drobne, ale bardzo praktyczne rzeczy. Oczywiście nagłośnienie. No w wielu kościołach nakładają się. Trudny problem zależy od architektury. Są kościoły bardzo trudne do nagłośnienia, ale na szczęście teraz już są tak wyspecjalizowane firmy że radzą sobie z tym. Pętle te akustyczne dla ludzi niedosłyszących, to jest też oczywiście nowość w Kościele. Oświetlenie, akurat jestem świeżo po, po doświetleniu prezbiterium. To są bardzo ważne rzeczy. Zasada jest taka, żeby, żeby to funkcjonowało tak, żeby człowiek nie denerwowałem się, nie myślał. Słabo świeci. Albo po oczach dają reflektory. Albo nakłada się dźwięk, bełkot, nic nie słyszę. Albo się spać chce, bo za ciemno. Albo się spać chce, bo za ciemno. Albo e, denerwuje się i nie wiem, e, jaką pozycję przyjąć w ławce, bo ani siedzieć się nie da, bo się zjeżdża. Klęknąć nie można, bo siedzisko za daleko od elementu klęczącego. I my dlatego testowaliśmy w Otwocku. No, e, no różne, różne są pomysły, e, żeby no maksimum było maksimum sakrum charakteru sakralnego, ale też i praktyczne. Ale to jest tak samo. No, dźwięk też jest kluczowy, no bo tak jak ksiądz powiedział, te pętle akustyczne to tak. jest jedna rzecz, ale które tanie nie są, też powiedzmy sobie, rozprost, bo to nie jest tania technologia. Ale druga rzecz jest taka, że coś co nam wszystkim, parafianom, w swoich parafiach wydaje się naturalne, wychodzimy, dobra, niech będzie już to Boże Ciało, bo to taki najlepszy przykład tak. tej procesji, kiedy się wychodzi, tak? Chociaż tak. może być też droga krzyżowa. Yy... I wychodzimy, ksiądz ma mikrofon Czasami organista, organistka, która tak. też śpiewa, ma mikrofon. My tak sobie wychodzimy z tego kościoła na tę ulicę i to tak i słyszymy sobie wszystko w tych głośnikach. No ale to też musi być odpowiednio poprowadzone. Ale tak, dzisiaj imiki. technika jest taka. E, oczywiście, jeżeli to jest w pobliżu kościoła, to już rzadko który kościół nie ma głośników na zewnątrz. Nie, no to to jest jakby oczywiste, ale e, oczywiste. chodzi o, o pewną tę płynność też przekazu, przesyłu tak. dźwięku, bo wiadomo, że te mikrofony, które są na stałe, przy ołtarzu, przy ambonie, no to wiadomo, jest na fix, że tak powiem, tak. I, i działa, tak? Tak. Ale te przenośne, to już za bywa zabawa. Oczywiście, że tak, ale też już są wyspecjalizowane firmy. Kiedyś były te takie te, 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 te tuby. One były mocne, dobre. Szczekaczki. szczekaczki takie, bo to się kojarzy z dawnym zomą, gdzie kiedy krzyczeli okay. do tych głośników, ale one zniekształcały cały głos. E, na pielgrzymce zawsze no, e, e, nie zapomnę tego dźwięku. Że <laughs> taki dźwięk zniekształcony. On miał też swój urok. Teraz. Są świetne głośniki z naturalnym przekazem głosu, śpiewu czy muzyki. I dlatego no, technika poszła do przodu. Tak. Ale poszła niektórzy przodu, mają ale... sentyment do tych głośników stare. No nie, no, to urok zawsze zostaje, tak? To gdzieś tam, zwłaszcza jak było się dzieckiem czy młodym człowiekiem, to gdzieś to w głowie zostaje. Natomiast y, to jest zadanie chyba jedno z takich kolejnych dopisanych przy rozwoju technologii zadań dla. Dla probosta, dla księży w parafii w ogóle, ale zwłaszcza dla probosta być na czasie technologicznie. Oj, tak, tak. I to jest coś, co człowieka wyczerpuje, począwszy właściwie każdy element zwykle przechodzi przez księdza. Internety, te wszystkie komputery, te routery, bo dzisiaj bez internetu się nic nie zrobi. Te wszystkie urządzenia muszą mieć. Ach, ja muszę powiedzieć słowo aplikacja, no a dobrze. rzutniki przecież też są już bezprzewodowe. do wyświetlania tekstów pieśni, bo już nikt się nie bawi dzisiaj w przeźrocza, jak to kiedyś bywało, pszpierd, pszpierd. to strzelanie. <noise> Pamiętam, jako dziecko u mnie w parafii to Okarowania oczywiście. Pańskiego, był to, kiedyś. To, wiadomo, że kiedyś były inne czasy, nie? ale tak. był ten taki rzutnik, taki, co tak się wysuwała jeszcze taka szufladka, nie? Takie, tak. właśnie te przeźrocza. Dokładnie. Jedna Charakterystyczne pani, uzupełnienie dźwiękowe każdej pieśni. Produkowała te wszystkie pieśni tak, jak to strzelało, Zaciął się. Trzeba aby przeskoczyła nie ta klatka. No to są zabawne. Rektor rzeczy. podchodził z drabiny. Tak. Natomiast, natomiast na szczęście ujawnia się bardzo dużo takich osób w parafii, które na poszczególnych elementach się znają. I dzięki Bogu, ja teraz, tak jak wielu księży, przygotowujemy się do, do tego, żeby już nie zalewało na przykład na kaplicy Dolnego Kościoła, bo no to już ktoś z parafian wynalazł takie, takie zasuwy, jakby garażowe, 60-centymetrowe, że będziemy blokować wpływanie wody ze studzienek z ulicy do kaplicy. A, bo u was wybija i spływa no, do nas. Tak, tak, spływa do nas. Już niedługo będziemy montować. Więc ludzie świecy w wielu rzeczach się orientują, i to jest właśnie. Się urok takiej wspólnego zatroskania. Ktoś podpowiedział, żeby w, jednym, w jednej ze studzienek założyć tak zwany zawór burzowy. Ja nie zdawałem sobie sprawy, ale on powiedział, jaki jest sens. Przyjechali panowie, no trzeba było zapłacić, ale, ale zawór burzowy jest, że woda nie będzie spływała z ulicy, gdy nie nadążają studzienki odbierać, bo to, no są, to są tak prozaiczne, ale tak ważne rzeczy, dlatego że nie zawsze ludzie zdają sobie sprawy. Wie pan, co panie Michale, i drodzy Państwo, którym proboszczom najbardziej współczuję przy wszelkich remontach w Kościele? Jak mają konieczność osuszenia kościoła. Osuszenie kościoła pochłania tak ogromne pieniądze, a tego w ogóle nie widać. Trzeba odkopywać, jakieś suszenia, jakieś zastrzyki takie zabezpieczające, jakieś izolacje. To jest tak kosztowna rzecz, a tego w ogóle nie widać. Dlatego no, czasem niektórzy księża machają ręką i nie robią, a źle, bo to trzeba ratować budynek. Ja byłem świadkiem, jak przy katedrze było osuszanie. No, ja jako proboszcz bym nie udźwignął tego kosztu. Koszt pokrywała kuria jako odpowiedzialna za katedrę. Ale to, to zawsze współczuję księżom, którzy musieli robić osuszanie, czy to plebanie, ale głównie kościoła, to, bo to pochłania, mówię, duże środki, a mało efektowne. Fajnie zrobić coś, pokazać parafianom, zobaczcie, mamy coś nowego, zrobiliśmy. Józefa żeśmy dali. O, witras się pojawił, piękna ścielnie a tu Michał Archaniou! No ja ostatnio przyznaję, chwaliłem się tym nowym oświetleniem, bo od razu jest duża różnica, ale to jest rzecz też kosztowna, ale prosta. Ale to osłyszanie to współczuję. Dlatego, dlatego yy, no, o tych sprawach administracyjno-budowlanych to moglibyśmy mówić i mówić, ale pewne jest jedno, Zwykle tak jest, że ta administracja w polskiej rzeczywistości Kościoła jest tak męcząca i tak uciążliwa, że, że człowiek jest bardzo wyczerpany tymi, żeby nie zabrakło sił na sprawy najważniejsze duchowe. Drodzy parafianie, jeżeli posiadacie jakieś umiejętności lub wiedzę technologiczną, idźcie do proboszcza, zapytajcie, czy czegoś nie trzeba. No naprawdę i wielu takich ludzi się zgłasza i bardzo mi pomagają. Bardzo jestem za to bardzo wdzięczny, nie tylko ja. I myślę, że nie jeden proboszcz by powiedział to, co powiedział ksiądz Bogusław. Dziękuję bardzo. I ja bardzo bo dziękuję. Bo musimy do brzegu, ale jak Państwo widzą, technologia w służbie Kościoła. Nie bójmy się Wi-Fi w kościele. Tak jest. Oczywiście. <grym> do zobaczenia. A Przejdź ksiądz Boże. jeszcze miał. A no, oczywiście, tak. <grym> to, to on zaprasza, nie ja. To... <grym <grym do zobaczenia. Z Bogiem.